Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Cywilizacja łacińska to jest cywilizacja ludzi wolnych, zjednoczonych wokół celu wspólnego, jakim jest dążenie do prawdy. Żaden z rządów nie zadbał o nie tylko edukację ekonomiczną polskiego społeczeństwa, ale też o edukację obywatelską, która by wskazywała, jakie gwarancje konstytucyjne swoich praw ma każdy z nas i jak z nich korzystać. A jednym z tych praw, które każdy Polak powinien mieć w sposób nieograniczony, jest właśnie nie tylko dostęp do wolnych mediów, ale sam fakt możliwości założenia swojej własnej niezależnej gazety, telewizji, radia, które stały się przedmiotem daleko idącej reglamentacji na początku odzyskania ponownie suwerenności. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami, które blokują dążenie do prawdy, choćby ono było ułomne, jeżeli tylko intencją jest rzeczywiście dążenie do prawdy, a nie jakaś złośliwość czy coś takiego, to są to działania, które w cywilizacji łacińskiej wymagają wsparcia. Od momentu, kiedy lokalne władze postanowiły zakładać własne gazety, które miały być tubą propagandową dokonań lokalnych władz, dokonano niebywałego zniszczenia tej lokalnej prasy, która faktycznie odżyła po upadku systemu i stawała się być autentycznym narzędziem do kontroli przynajmniej lokalnej władzy. Ten proces został przerwany i dzisiaj niezależne gazety w Polsce, lokalne, można, te liczące się, można policzyć na palcach jednej dosłownie ręki. Załóżmy, pytania, o których Pan mówił, są wcześniej uzgadniane na poziomie instytucjonalnym. No to mamy do czynienia z ujęciem bardziej bizantyjskim, konferencje prasowe w Niemczech. Natomiast jeżeli dostaje dziennikarz zestaw pytań, które ma zadać, to jest raczej turańszczyzna. Cywilizacja łacińska przewiduje to, że pytania są zadawane po to, żeby dotrzeć do prawdy. Ale dotrzeć do prawdy w sposób, który jest realizowany pod kątem dobra wspólnego. Polskie społeczeństwo wybiera w tym, co ma do dyspozycji, a to, co ma do dyspozycji, coraz mniej odgrywa rolę niezależnych miejsc informujących społeczeństwo, a bardziej staje się stroną konfliktu politycznego, czyli opowiada się po tej lub innej stronie barykady, partii czy innych sił politycznych. Brak wyboru niestety jest coraz bardziej dotkliwy, bo bezwzględnie nawet debata publiczna jest zubożona do wyświechtanych, powtarzanych jak mantra argumentów, które nie są argumentami, a są wyłącznie sloganami. Dziennikarze są postrzegani przecież od czasów komuny bardziej jako osoby, które nie tyle dostarczają informacji, wyszukują informacji, tylko osoby, które podają informacje. To sami dziennikarze się do tego przyczynili w znacznej mierze, manipulując tekstami, umieszczając teksty, których celem nie było wyjaśnienie pewnego zagadnienia, tylko wręcz przeciwnie, ukrycie pewnych rzeczy albo zafałszowanie informacji itd. Mówię w tej chwili o środowisku dziennikarskim jako to. Ta zmiana o wiele głębsza w Polsce jest spowodowana no niestety błędnymi zasadami, które rządzą rynkiem przepływu pieniędzy na reklamy, błędnej wyceny wartości poszczególnych mediów na tej scenie, która w Polsce jest, i to ma swoje niestety konsekwencje też w podejmowaniu kolejnych inicjatyw, które
mogłyby być konkurencyjne wobec dotychczasowych i powinny cały czas powstawać. Gdzieś to dziennikarstwo się pogubiło. Przez ostatnie 30 lat była szansa na wykształcenie dziennikarstwa niezależnego, ale mamy środowisko biznesowe takie, jakie mamy. W związku z tym redakcje, zamiast być takimi niezależnymi ośrodkami poszukiwania prawdy, stają się filarami pewnych czy partii, czy poglądów, czy wręcz uniwersytetami kształcenia w danej ideologii. I to każda strona politycznego sporu może tutaj sobie klęknąć i bić się mea culpa w piersi, że swój kamyczek do tego ogródka wrzuciła. Brak powstawania kolejnych inicjatyw nie świadczy o tym, że w Polsce rynek jest płytki, tylko że jest poważnie zdeformowany błędnymi regulacjami, błędnymi zasadami, a początek, jak sądzę, miał miejsce w momencie, kiedy konstytucyjny organ, jakim była Krajowa Rada, który miał wyłącznie udzielać technicznie licencji, przypisał sobie prawo do arbitralnych decyzji, komu przyznać, a komu nie przyznać tychże licencji na posiadanie stacji radiowej czy telewizyjnej. On był taki straszny miszunk. Jeżeli mamy społeczeństwo, które jest jednorodne cywilizacyjnie albo poddane jednorodnemu przekazowi, no to wtedy problemu nie ma, prawda? W izwiestii nie prawdy, w prawdzie nie izwiestii, jak mawiali Rosjanie jeszcze za komuny. W gazecie Prawda nie ma wiadomości, w gazecie Izwiesti, czyli wiadomości, nie ma prawdy. Taki dowcip. Oni to wiedzieli i nikt się tym nie przejmował. Mamy zmianę nie tylko generacji technologicznej, ale też i w społeczeństwie, która w inny sposób konsumuje, używa, wyszukuje potrzebną sobie informację. Stąd na pewno następuje nie rewolucja w postaci używania informacji i jest pytanie, czy dotychczasowe regulacje i te ułomne zasady, które do tej pory na polskim rynku obowiązywały, nie zostaną z jednej strony przezwyciężone przez taką zmianę różnych nowych nawyków związanych z informacją i padną i otworzą drogę dla zupełnie niezależnych, bezpośrednich mediów, dzięki którym komunikują się obywatele. Tak jak technologia blockchain spowodowała, że można przekazywać sobie pieniądze bez pośrednictwa systemu finansowego czy banków. My jesteśmy w dalszym ciągu niejednorodni cywilizacyjnie i ostatnie 30 lat to jest z punktu widzenia teorii cywilizacji tępienie resztek cywilizacji łacińskiej, przerywane krótkimi okresami prób jej odtwarzania. W innych cywilizacjach prawda nie jest potrzebna, w związku z tym w innych cywilizacjach dziennikarz szukający prawdy jest kimś niepożądanym. W turańskiej powinien popierać linię władcy, w bizantyjskiej linię państwa, linię rządu, linię instytucji, którą reprezentuje. A jego prywatne poglądy są oczywiście bardzo cenne, pod warunkiem, że są w czterech ścianach zamknięte, jego własnego mieszkania. Pytanie, w jakiej cywilizacji chcemy żyć i w jakiej cywilizacji ma być kształtowane następne pokolenie. Także być może taka technologie, które się dzisiaj rozwijają w świecie mediów, doprowadzą do wyeliminowania pośredników, którzy coraz bardziej są uzależnieni od środków reklamodawców lub ośrodków politycznych, które wręcz są w stanie dyktować, jakie treści są pożądane, a jakie nie. Taki blockchain dla mediów może wyeliminować rosnącą cenzurę, która coraz bardziej rzuca się w oczy. Wydawca też nie robi tego, co chce, tylko robi to, co musi, bo ma na karku utrzymanie zespołu. Z kolei cała grupa medialna jest uzależniona od tego, czy przypływają do niej pieniądze, czy nie. I w związku z tym
jeżeli trzeba, to sobie powywiesza takie śmaki, owakie flagi, czy pokleja szyby takimi śmakimi, czy owakimi symbolami. Nie dlatego, że się z tym identyfikuje, tylko dlatego, że jeżeli tego nie zrobi, to nie przetrwa. W Stanach kultura cancel culture już jest rozwinięta do takiego stopnia, że tam ludzie się boją już nie to, że mówić, co myślą, ale boją się mówić, że myślą. Горячий братский привет и сердечные пожелания успехов в работе съезда от Коммунистической партии Советского Союза, от ее Ленинского Центрального комитета и от большого друга чехословацкого народа, неутомимого борца за мир и коммунизм Никиты Сергеевича Хрущева. Ten opór, on prędzej czy później nastąpi. To znaczy to na przykład, że już nawet Greenpeace zwraca uwagę, że niektóre pomysły są zbyt daleko idące, jeśli chodzi o transformację energetyczną, o ten zielony ład, to znaczy, że ci ludzie już mają z tyłu głowy, że zaczynają przyciągać strunę i za chwilę ludzie powiedzą dość. Wyjdą na ulicę, zaczną płonąć opony, to będzie taka skala jak w wypadku żółtych kamizelek, tylko że do kwadratu albo nawet do sześcianu. Bo w momencie, w którym mimo wszystko wygodne i dobrze sytuowane społeczeństwa europejskie zaczną ten swój dobrobyt tracić, bo wszystko będzie drogie, a prąd będzie dobrem luksusowym, to stwierdzą, że jednak ktoś prowadzi ich na manowce. I zażądają wtedy zmiany. I ta zmiana albo dokona się w jednym z dużych krajów Unii Europejskiej i w konsekwencji pociągnie za sobą resztę, albo dokona się gdzieś na poziomie unijnym, w ramach struktur unijnych, w momencie, w którym po prostu, na przykład w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, przestanie mieć dominującą rolę ta większość, nazwijmy to socjalistyczna, bo to, że tam jest partia ludowa, która jest tak naprawdę partią socjalistyczną, gdyby popatrzeć na to, za czym się opowiada, to jeżeli okazałoby się, że ta konserwatywna strona zdobyłaby większość, to wtedy ta zmiana miałaby miejsce na poziomie europejskim. Dopóki to było na poziomie ideologii, jesteśmy dzieci kwiaty, biegamy sobie po łące i opowiadamy sobie różne miłe rzeczy w stylu Imagine Johna Lennona, takie można powiedzieć naiwne, głupie, ale no, nie uderzające po kieszeni, to się jakoś kręciło. Ta rewolucja kulturalna, ta rewolucja obyczajowa, ona na tym polegała, tak? Że mogliśmy się wyzwolić z różnego rodzaju opresji, przede wszystkim związanych ze sferą życia tą obyczajową. No ale w dalszym ciągu żyliśmy sobie w dobrobycie, mieliśmy pieniądze, stać nas było na to, żeby się bawić. A teraz zaczynamy dochodzić już do sytuacji, w której obok tej treści obyczajowej, zabawowej w przekonaniu tych właśnie ludzi, którzy tym się jakoś sycili, zaczynamy dochodzić do sfery życia ekonomicznego. I to będzie bardzo poważny problem, dlatego że, i to widać już w niektórych krajach, że no, te społeczeństwa nie są na to gotowe. One oczywiście deklaratywnie są proekologiczne, chcą, żeby wspierać foki, jelenie, ślimaki i tak dalej. To bardzo, bardzo łatwo się mówi, fajnie to brzmi. Można się pod jakiś transparent zawsze podpiąć, podłączyć, pokazać się na Facebooku czy na jakimś innym medium społecznościowym, jakim to jest się proekologicznym i propostępowym. Ale w sytuacji, w której zagląda się do portfela, jest tam mniej pieniędzy, coraz mniej pieniędzy, wszystko jest droższe i wyjście do restauracji, i wyjazd zagraniczny, i bieżące rachunki zaczynają coraz bardziej przygniatać, no to już ten entuzjazm się będzie kończył. Stąd też uwaga nawet takich skrajnych ekologicznych organizacji, że te śruby nie można za mocno przykręcać. Żaba musi się gotować powoli, nie może to być zbyt wysoka temperatura, no bo żaba się poparzy i wyskoczy. Ona musi być stopniowo właśnie gotowana, bo gdyby tempo było za duże, no to
to materia zacznie stawiać opór, a na to nie można sobie pozwolić, jeżeli chce się zrealizować cele tej rewolucji, no bo to jest rewolucja. Ja to mówię w ten sposób, że w takim starym, klasycznym marksizmie najpierw zmienialiśmy bazę, żeby zmienić nadbudowę. Czyli najpierw stosunki produkcji, a później religia, kultura, prawo. Teraz postąpiono odwrotnie. Najpierw rewolucja obyczajowa, zmiana nadbudowy i teraz dopiero zaczynamy dochodzić do bazy, czyli do tego, co mamy w portfelach, w naszych kieszeniach. I jak tego doświadczymy, bo my, społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, tego doświadczyliśmy i nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, ale bogate społeczeństwa zachodnie jeszcze tego nie doświadczyły i niedługo tego doświadczą. I jeżeli się w nich nie zabije tego genu buntu, tego genu niezależności, jeżeli te lewicowe elity nie zdążą tego zrobić, czyli właśnie ten gar zaczną za bardzo rozgrzewać, no to uważam, że to przesilenie nastąpi. My jesteśmy paradoksalnie blisko tego przesilenia. Hiszpania, gdzie ceny energii wyraźnie wzrosły, tam już się pojawiają pewne, nawet ze strony przecież lewicowego rządu, przejawy niezadowolenia, no bo ludzie tego nie zrozumieją. To już jest tego typu narracja. Słuchajcie, przystopujmy, bo zaraz będziemy mieli płonące opony na ulicach. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.